Cześć moi drodzy, witam was po raz kolejny w The Hunter Call of the Wild i zapraszam na kolejną, bardzo ciekawą moim zdaniem przygodę. Ale zaczniemy od dwóch nowości, które się tutaj pojawią. Właściwie będą to trzy nowości, ale z jedną się jeszcze wstrzymam. Chciałbym zaprezentować wam moją nową broń, którą od dzisiaj będziemy używali. Zaraz sobie ją obejrzymy. I jest to kusza. Kusza, czyli ten crosspoint, w domyśle w realnym świecie jako tin point, titan. Ja dosyć dużo przeszukałem internet na temat właśnie tej kuszy. Wydaje mi się, że może to być titan extreme na przykład, chociaż tutaj się ten naciąg niezbyt zgadza, bo w oryginale ma 170 funtów, tutaj jest 165, no ale pomijam takie różnice. Zobaczmy właśnie na przede wszystkim na to, jakie do wyboru mamy strzały. Mamy, teraz dokładnie to będzie widać, mamy właściwie przedział, pełen zakres bełtów od 1 do 9, różniący się oczywiście wagą. Mamy również lunetę do kuszy i tam mamy taki potrójny wskaźnik, to będzie widoczne za chwilkę. I musimy celować na ten górny, czyli jeżeli kusza jest prawidłowo wyzerowana, to ten górny wskaźnik to jest właśnie prawidłowy, tak jak mamy strzelać. Jeżeli cel znajduje się dalej właśnie, no to korzystamy z tych dwóch dolnych. Możecie sobie właśnie przejrzeć sobie to może na stopie, jeżeli macie na to ochotę. A kolejną nowością to zaprezentuję może już za chwileczkę, sobie zerknijmy na tą kuszę. No i od dzisiaj już nie będę chodził właśnie z łukiem, rezygnujemy z łuku. Na rzecz, zaraz sobie to przerzucimy po prostu, z magazynu, z podręcznego jakby ekwipunku do magazynu z powrotem i założymy sobie, nie wiem czy to mam w szafce, chyba nie, chyba ja jeszcze jej nie kupiłem, także przechodzimy do sklepu i wybieramy sobie kuszę. No kusza jest niestety dostępna w Weapon Pack 1. Możemy sobie kupić taką maskującą kuszę, czyli taką Warden. To sobie tą weźmiemy. Ona jest, jak widzicie, darmowa. Do tego mamy darmową lunetę do kuszy, Hawken. To jest klasa premium. Trzy dwustronne krzyże celownika i pięciokrotne powiększenie. To też nie musimy kupować, to jakby mamy. No i teraz bełty, które tu kosztują odpowiednio 600, 770 oraz 950. No i tak, ja kupię 10 bełtów tych najdroższych, czyli tych o klasy 7-9, to będą na żubry. I takie bełty mniejsze 2-7 to będą na te drobniejsze zwierzęta. Dobra. I teraz możemy przejść sobie do magazynu i zobaczyć, jak to wyjdzie też z ekwipunkiem. Ile to wszystko nam zajmie. Proszę bardzo, mamy bełty 17 na 20, więc nie jest tutaj, ta kusza waży tyle samo co łuk. Więc no nie będzie źle. Na razie chodzimy jeszcze z Rangerem, a w następnym odcinku, jeżeli uda mi się zrobić misję tą z upolowaniem co najmniej 2 złotych Danieli na przykład, no to wtedy przejdziemy na nową broń, ale to w kolejnym odcinku. Dzisiaj jeszcze mam jedną rzecz dla was tutaj do pokazania, coś ciekawego na temat zwierząt, których jeszcze tutaj nie pokazywałem w moich odcinkach, ale to za chwilę, bo ja chcę tutaj tego crosspointa wstawić w to miejsce i jeszcze dobrać amunicję. No i myślę, że amunicję sobie dobierzemy. Na razie te bełty z szerokim grotem i oczywiście celownik jeszcze jest nam potrzebny. Luneta do sztucera to nie. Do tego crosspoint. A, dobrze, bo ja muszę jeszcze, widzicie, wejść na chwileczkę, bo
To, czego zapomniałem zrobić, to jeszcze z magazynu oczywiście nie wziąłem lunety do kuszy. Także musimy jeszcze tą lunetkę zabrać. Dobrze. I jeszcze raz się wyposażymy. Celowniki. O, tutaj mamy luneta do łuków. Ona właściwie nie jest do łuków, tylko ona jest do kusz. No możemy ją wypróbować, czy tu wszystko działa. Ona jest pod, o widzicie tutaj. No i ten właśnie, o widzicie, tu mamy powiększenie całkiem duże. I celujemy na ten górny celownik. Jeżeli cel jest daleko, tutaj zasięg, skuteczny zasięg tej kuszy, to może być nawet 80 metrów, no to celujemy na te dwa dolne. Zobaczymy, jak się będzie kusza sprawdzać. Zrobimy sobie teraz, przejdziemy do misji, bo cóż, możemy wybrać się i do Ernsdorfu, do chorego żubra. I musimy upolować i zabrać dwa żubry chore na brucelozę. Myślę, że to misja może być ciekawa, dużo może punktów być za nią. Musimy się wybrać aż tutaj, moi drodzy, więc tak. Będziemy mieli bardzo ciekawą przygodę dzisiejszą, bo zaczniemy start sobie tutaj w tym schronisku i widzicie, przejdziemy aż tutaj ten kawałeczek, bo tu nie mamy niestety żadnej, widzę, miejsca bliższego nam, czyli tak, zrobimy w ten sposób. Zobaczymy, czy jestem w stanie spakować się. No, widzicie, nie możemy niestety. Mamy za dużo rzeczy. Za dużo rzeczy. Co byśmy mogli z ekwipunku... Nad tym wirantem się trochę zastanawiam, czy ja go koniecznie chcę nosić, bo on mi się, powiem szczerze, nie przydaje prawie wcale. Także wiecie co, ja chyba z tego wiranta po prostu sobie zrezygnuję w tym momencie. On mi tu raczej nie będzie potrzebny. Więc cóż, tego... O, tego wiranta... Nie, to będzie chyba w magazynie, tak. W magazynie... Przejdziemy sobie tu do góry. I tego wiranta wyrzucimy. I do wiranta jest ta broń z wgłębieniem wierzchołkowym 0,22, więc to też nam nie jest potrzebne. A w tym momencie mamy gotowy, jesteśmy. Złożymy sobie namiot, bo no chcemy stąd po prostu się oddalić. I wystartujemy w nocy z tego oto miejsca tutaj. I w odcinku będzie dużo chodzenia, bo musimy dotrzeć właśnie do miejsca, gdzie te chore żubry się znajdują. To jest jedna rzecz. No i oczywiście po drodze wam o tych żubrach przygotowałem też króciutką informację. Dobra, jesteśmy na miejscu, tylko ja bym chciał wyznaczyć sobie nasz cel. Czyli to będzie to schronisko. Zobaczymy, jak daleko jest. Wziąłem ze sobą też namiot. A teraz troszeczkę o naszych żubrach. Żubry występują w dwóch rezerwatach. Żubr nizinny występuje w Stanach. Natomiast tutaj mamy żubra takiego europejskiego. Klasa 9, więc ta broń musi być odpowiednio duża. Waga samców dochodzi do 950 kg. Umaszczenie to albinos, pospolite, melanistyczne oraz łaciate. Zwróćcie uwagę na aktywność. Mamy godzinę żerowania nocą, czyli od północy do 3 rano i potem od 19 do 0.30. Poza tym można go spotkać rano, gdzie on jeszcze pije. Czyli najlepsza pora ogólnie na żubry, jeżeli chcemy je gdzieś spotkać pasące się, a nie odpoczywające, to jest tylko i wyłącznie noc.
Ale też w dzień oczywiście czasami bywały, prawda? One wtedy jakoś tam wędrówki sobie uskuteczniają, ale generalnie zalecałbym tutaj pewnie wybieranie się na te żubry nocą. Ale tymczasem mamy tutaj podróż. Spróbujemy też zastosować. Dużo tego nie mamy, tego środka. Mamy tylko 4 jednostki. Dobra. Udało mi się uzbierać troszeczkę pieniędzy, 14 tysięcy, no i poziom 13. Także możemy już myśleć o dzikach powolutku, bo można kupić było sobie wabik na dziki. Co oczywiście zrobimy pewnie w następnym odcinku, a teraz zajmijmy się tą wędrówką tutaj przyjemną. Wprawdzie w nocy, ale cóż. Bardzo fajnie też wędrować po nocy. Mamy jakieś ślady. No, nocą ślady oczywiście... O, widzicie, tutaj mamy... Widzicie, pierwszego żubra. To jest samica, która nas tutaj ostrzega. Wiecie co, możemy spróbować założyć inne strzały. Mianowicie... zmienić... Oj, kurczę. Wydaje mi się, że musimy wrócić się, słuchajcie, do schroniska, bo wydaje mi się, że ja w ekwipunku nie zabrałem ze sobą. Zaraz zobaczymy, czy ja mam... tak, bełty z szerokim grotem tylko zabrałem. A przecież potrzebuję, czyli dobra, to był mój błąd. Na szczęście ja sobie to w porę się zorientowałem. Nie byłem daleko. Musimy się wrócić i zabrać również, chociaż nie będę ich mógł, że tak powiem, jednocześnie użyć. No, czemu on nie chce wstać? Widzicie, coś tak nieporęcznie. Mianowicie musimy zabrać bełty z magazynu. Bełty te, o właśnie, jeszcze te. I teraz możemy, jeżeli chodzi o tą amunicję, to założyć te bełty do... O, tutaj. Teraz mamy... A to możemy, widzicie, przenieść... A, gdzieś tutaj. No dobra. Także ruszamy jeszcze raz. Taki mały falstarcik. Tutaj po drodze widziałem, że chyba była sarna też. Ona... Większość zwierząt nocą żeruje, do tego trzeba się tutaj przyzwyczaić. Zresztą moje największe tutaj sukcesy to notuję właśnie w tych wędrówkach nocnych. Noc jest jednym z tutaj, przynajmniej w Hirschfelden, oceniana przeze mnie, po tych moich przynajmniej tutaj pierwszych kilkunastu godzinach, czy kilkudziesięciu właściwie już godzinach gry, no oceniana jako tutaj jedna z lepszych pór do polowań. Także no zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. O, widzicie, tu mamy tego żubra. Nie wiem, słuchajcie, dlaczego moja postać nie bardzo... O, teraz dopiero. Nie bardzo chciała mi ukucnąć. Chętnie tego żubra sobie podszedł. Właśnie z kuszą i no cóż, wypróbował. Prawda, bo no... Tylko może najpierw, wiecie co, ja go chciałbym zlokalizować, bo wiem, że gdzieś jest tu z tej... Po tej stronie.
się, że jest w dolince tutaj, bo stąd dobiegały te odgłosy. Tu jest akurat sarna. No, to może, wiecie co, to może być też sarna. Tu możemy na sarnę zapolować nocą, bo tylko kwestia, czy zdołamy. Ją, bo jesteśmy odkryci. Ona tu gdzieś idzie. Kwestia tylko, gdzie jest. Muszę zobaczyć, tak. A ja się położę jednak. Dobra, jest tu gdzieś. Dobra, już ją widzę. Znowu łania. No, apeluję na te byki cały czas. No, nie wiem, czy wyjdzie. Chyba wyjdzie. Gdzie się tutaj troszeczkę. Nacelowałem. Zobaczymy, czy. Jaki to był strzał? Też nie chciałem, żeby podchodziła bliżej nawet. No, daleko nie odeszła. Liczyłem, że trafię tutaj w okolice serca, albo chociaż. No i tak. No, w serce chyba nie był strzał, ale mam nadzieję, że w płuca tutaj ładnie ten strzał został oddany. No ale. Prawe płuco. No niestety cały czas to są samice, no ale do kozłów nie mam jakoś szczęścia, one są dużo za rzadsze. Zobaczmy teraz tego żubra, czy on tu się nie spłoszył nam za bardzo, bo widać tutaj ślady, on pewnie pobiegł dalej. Są akurat ślady sarny. Zobaczmy, jak to wygląda na mapce. Tu jest droga i tą drogą po prostu podejdę. Także jeszcze nam generalnie została w Hirschfelden. Na pewno dziki jeszcze bym chciał wam pokazać. Mam je przygotowane. O właśnie, tu są te dziki notabene. Gdzieś dalej. No ale nie mam wabika na dziki, a to dopiero jak będą misje z dzikami, bo tutaj są oczywiście, na pewno są. To wam te dziki też zaprezentuję. Ale to przy okazji polowania. No to o dzikach się po prostu tutaj czegoś będziecie mogli ode mnie dowiedzieć, oczywiście jeżeli sami też takich informacji już nie posiadacie, a jeżeli posiadacie, to myślę, że nie zaszkodzi sobie tam przypomnieć pewne rzeczy też, na przykład do jakiej wagi może dochodzić, czy też kiedy są te okresy żerowania. Bardzo przyjemna tutaj wędróweczka, bo jest ten las taki mniej gęsty. Ja to lubię takie w tych właśnie Königs Królewcu, prawda? Königsberg, czy Góra Królewska może, tak by się to nazywało, tak? Dobrze mówię, że to jest ten rejon. Nie, to jest Rinderland. To jest Königsberg, to jest tutaj, to jest Gróla, nie Królewic, Góra Królewska. A my jesteśmy w Rinderlandzie i to jest Tichenau. A ten rejon, no nie wiem nawet jak się nazywa, Sprejberg, znaczy ze Sperbergiem mi się myli, to jest Sprejberg.
Tutaj mam taką polankę, też jest fajne miejsce, widzę, tutaj na polowanie, na przykład też na... Czekajcie, bo tu coś było słychać, tylko... Prawda, cały czas te dziki, no szkoda, że właśnie nie mam... Nie wykupiłem sobie, to byśmy na te dziki zapolowali sobie dzisiaj. Skoro je już tak bardzo... widać. No możemy te dziki, powiedzmy sobie zobaczyć na nie, bo widzicie, to jest klasa czwarta. Czy, no moglibyśmy tutaj zapolować na nie właśnie z tej kuszy między innymi. Ale dobra, to o dzikach sobie potem powiemy więcej. Na razie nie chcę, żebyśmy się tutaj tak za bardzo skupiali na nie tym, co trzeba. Zobaczmy sobie tutaj te odchody. Dosyć duże są. Nie wiem, czy to nie jest właśnie żubr. No, tak. Dosyć duże. Bardzo stare. Ale wiecie, to nic nie szkodzi, że one są stare, bo te żubry to często lubią wracać do tych swoich tutaj siedlisk. A tu pamiętacie, nie? W tym miejscu żeśmy znaleźli te zwłoki tego żubra, które miały tu niby być, ale na skutek jakiegoś dziwnego błędu w grze ich tu nie było. Należało po prostu te ślady zbadać i tą próbkę żeśmy znaleźli na śladach gdzieś. Natomiast no właśnie tutaj według informacji przekazanych w misji tej gry, no to mieliśmy odszukać jednak te próbki, pobrać nie ze śladów, prawda, tylko wiecie, te dziki mnie tutaj prześladują, gonią za mną, tylko ze zwłok, nie, i wtedy tą brucelioza, chyba tak się nazywa ta choroba, już przypomnę, czy to na pewno była ta choroba, no, bruceloza, nie brucelioza, tylko bruceloza. Na bruceloza powoduje u żubrów poronienia, więc no jest to choroba, którą należy zwalczyć, zwłaszcza jeżeli miałaby się tam przenieść na jakieś inne zwierzęta. No zobaczymy, dzisiaj na razie jest jedna sarna, ale cały czas polujemy na te większe zwierzęta dzisiaj. Szukamy mianowicie żubrów, jeżeli byście włączyli właśnie teraz, to polujemy na żubry. Tutaj jest jakieś jeziorko. Aha, to jest to nieduże jezioreczko tutaj. Bardzo ładnie położone, zobaczcie. To światło latarki trochę tutaj psuje ten klimat, no wiadomo, coś widać wtedy więcej. No ale zobaczcie, jakie jest, nie takie duże wcale. Są jakieś tropy. Widzieliście? Lis nam właśnie pobiegł. Nie? Tam. Czmychnął. Na tym otwartym terenie tutaj to runo jest takie, nie są trawy właśnie. Jest całkiem możliwe, że on się tutaj gdzieś mógłby pokazać. Nie wiem, czy będziemy czekać na tego lisa i z której strony on nadejdzie. A być może, że był
to Lis też mógł być legendarny. One wtedy raczej nie wrócą. Tak myślę, że to jest już spłoszony i nie wróci. Już jakby zszedł. Wydaje mi się, że pójdziemy po prostu tymi śladami. No, to jest właśnie ten Lis Rudy tutaj. No, ale nasza tutaj droga trochę w bok odchodzi, więc... A czy tutaj nie będzie legowiska tego lisa właśnie, bo tyle śladów jest? No, jest bardzo dużo. A tak, strefa wodopoju tutaj będzie, widzicie? Od 19 do 23 można się na tego lisa zaczaić, jak chcemy. Godzina to pewnie jest, no, 22:30. Czy my się tutaj wespniemy, to jest pytanie. No, chyba nie. Obejdziemy to jakoś tak tutaj. Jesteśmy tutaj na dole, ale z prawej i z lewej strony są te wysokie skały. Wiecie co, ja muszę je jakoś tu obejść. Myślę, że je obejdę po prostu tutaj. Bo też tu, przede mną. I to chciałbym zbadać. Jest... o. Coś jest. Jest jakiś znak zapytania. No dobra, schodzimy całkiem na dół. Są dla mnie nowe tereny tutaj. Jak widać, jeszcze nigdy tu nie byłem, no więc nie znam tutaj tej drogi. Zobaczymy, jak to wyjść. Dobra, pytanie jest, czy tutaj tym żlebem się uda podejść. Myślę, że możemy spróbować. Cię wystraszyłem tego lisa, biegnąc. On tu jest na otwartej przestrzeni gdzieś, ale myślę, że czmychnął szybciutko. Stąd, gdzieś się schował, bo go tu nie widzę. Wiadomo, że nie będzie czekał tutaj na mnie, aż go sprzątnę. Generalnie jak się tutaj dojdziemy do tego jeziorka, no to ono jest w takiej niecce położone i żeby to stąd wyjść, no to trzeba tu ostro kombinować, widzę. Czy ja tutaj podejdę właśnie, to jest pytanie. Dosyć to jest stromo, żeby znaleźć tutaj wyjście stąd. No widzicie, nie. Myślę, że tu za dużo czasu by mi zajęło podchodzenie tu. Ponieważ tam są żubry, to myślę, że do tych żubrów trzeba się jakoś dostać. Tylko one są u góry, no a nas nie ma u góry, to jest jedyny problem. Widzicie, jakie tu jest stromo, no tu po tych skałach się po prostu nie dostanę do góry. Szukam wyjścia cały czas. Jestem, no, tutaj. Myślę, że tu będzie wyjście, bo to są te ślady. No to same zwierzęta tutaj podpowiedzą, gdzie jest wyjście. Tak, bo one tutaj wychodzą właśnie. Tu wchodzą pewnie tego wodopoju i tu się wydostają. No dobra, teraz gdzie te żubry?
No zauważyliście zapewne, że ja nie robię na razie przynajmniej skrótów, to znaczy no niektórzy nagrywający Huntera pokazują wam tylko sam moment polowania. Może jest to i jakieś rozwiązanie na tą grę, które trzyma, przykuwa uwagę widzów. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że ono nie pokazuje w pełni tego, jak samo polowanie wygląda, że to jest jednak ten moment, gdzie oddajemy ten strzał okupiony, jest dosyć długim podchodzeniem tego zwierzęcia, szukaniem go w ogóle. I ten obraz tej gry wtedy jest nie do końca wiarygodny, nie do końca oddaje to. No, ja nie kuszę się o to, żeby wam pokazać, jak ta gra naprawdę wygląda, tylko dla mnie sam moment podchodzenia i tułaczki po tym lesie jest na tyle ciekawy, że no, osobiście jestem przekonany, że no, skoro mnie to interesuje, to być może znajdą się też osoby, które też po prostu no, chcą zobaczyć, jak to wygląda w lesie, nie tylko w sam moment strzelania do zwierzęcia. I że z takich momentów składa się na przykład 90% nagrania. No nie krytykuję tego sposobu, w jaki tam inni producenci tego kontentu pracują z tym materiałem czy z tą grą. Natomiast ja jestem przekonany, że ten mój sposób na razie prezentacji jest właściwy. No ale być może dojdę do wniosku, że oczekiwania wasze, moich tu widzów, są jednak inne i chcą oglądać tylko akcje, no to wtedy może zrobimy takie odcinki, gdzie będę pokazywał tylko tą samą akcję. Dobra, tu widać, że jest to malutka, pewnie taka mniejsza chatka, taka maskująca. Teraz zobaczymy dokładnie. No tak, to tutaj cały czas te żubry są i naprawdę chciałbym do nich się dostać jeszcze w tym odcinku. No postawienie tego niestety troszkę kosztuje i jest też hałaśliwe. Ale wiecie co, ja spróbuję do nich się jednak tutaj dostać, tylko żeby one właśnie nie spłoszyły się za bardzo. Ale głównym celem jest dotarcie tutaj, do tego schroniska. Tak patrzę, że jest to 33 minuta nagrania. Ale tak myślę, do 40 minut możemy tutaj dzisiaj razem czas spędzić. W tym lesie właśnie, w Hirschfelden. Na polowaniu na żubry. No i zobaczymy, czy też uda się podejść tu jakieś zwierzę, czy też nie będzie nam dane zbliżyć. O! Widzicie, tu się udało, tylko że ta samica nam troszeczkę zwiała. Możemy iść jej śladami pod warunkiem, że no ona nam nie będzie uciekać, bo to może być różnie. Zależy mi na tym, żeby podejść ją, ale żeby ona nie uciekła. Tutaj mamy też, ona się tu pasła, strefę żerowania, z tego co widzę. Jeszcze też nie odkrytą. O, przepraszam. To był mój wypadek przy pracy.
Aha, tutaj wiecie co, zamiast żubra, to sobie w tym odcinku zobaczymy to charakterystyczne miejsce tutaj, o co tutaj chodzi, co tutaj jest. Ni stąd, ni zowąd w centrum, o, tu się coś znalazło. No, zobaczymy, co to jest takiego. No i być może tutaj sobie rozbijemy obóz nasz, a wyruszymy, skoro świt, może jeszcze w dalszą drogę już w następnym odcinku. Zobaczmy. Plotki głoszą, że w okolicy można znaleźć świerk datowany na rok 1000 przed naszą erą. No to są oczywiście plotki, no bo świerki żyją chyba tak 150 lat pewnie maksymalnie. Głowy sobie uciąć nie dam, ale to nie są jakieś drzewa długowieczne, tym bardziej nie będzie żył 3000 lat, prawda? To są takie plotki, ale tutaj duże drzewo gdzieś pewnie powinniśmy znaleźć, tak a propos drzew, no to w tym Müllerwaldzie. Nie wiem gdzie, ale poszukamy go. Myślę, że jest. Jak to jest z czasem? 36 minuta. No niestety nie widzę tutaj naszych żubrów. Ta żubrzyca gdzieś poszła, jest niestety, jej śladów nie znalazłem, ale kieruję się już na schronisko, bo zostało nam 300 metrów, więc no nie wiem, czy tutaj jest sens zakładania obozu. No wiecie co, taka ładna polanka, myślę, że tu możemy sobie założyć obóz, bo pięknie położone miejsce. I cóż, tu bym się z wami w takim razie chyba pożegnał, nie, z tym odcinkiem, i zaprosił was na kolejne, oczywiście z The Huntera. Będziemy tutaj polowali na grubego zwierza, czyli na żubry. A tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.